Hejo, witajcie na naszym kanale. Patrzcie, co my tutaj zaczynamy robić. Zaczynamy robić ogrodzenia, w sensie nie zaczynamy, bo już drugi dzień ogrodzeń. Patrzcie, tam od ulicy jest już drewnem ogrodzone. Ja wam tutaj wrzucę też trochę nagrania właśnie sprzed dwóch dni, jak oni to robili. Także wrzucam wam tutaj to też sprzed dwóch dni i robimy dalej i będziemy dzisiaj wypuszczać tutaj koniki. Okej, dobra. O nie, nie tą stronę. Tu. Patrzcie, to już jest ogrodzone. Teraz zaczynamy tutaj ogradzać ten staw. Tu Łukasz kopie dziury, bo będzie wyjście nie teraz stamtąd jak w zeszłym roku, tylko tutaj będzie taki korytarz. Tu, gdzie teraz cały czas łazimy. Także tylko trzeba taśmy. Ja tutaj pira ze drzwi tylko zawiązałam do drzewa, ale tutaj nie będzie tego. Tutaj po prostu będą miały taki... O, po prostej. Tutaj koło domku będą miały takie wbiegalnie, że tak powiem, do tego. Także co? Zaplątujemy i... Patrzcie, jak fajnie to zaczyna wyglądać. Tu jest, o, taki korytarz. Tam już oczywiście Dośka poszła. Ale no dobra, ja robię dalej. No i zobaczcie, tutaj mamy wejście. Tu otwieramy koniki. Ja nawet, o, mogę to już otworzyć, bo tutaj Tosia musi zejść z łąki. To otwieramy. Tu mają taki, o, korytarz. I o, i tutaj biegają i idą na łąkę. Tam jeszcze Łukasz. Tam jeszcze Łukasz kończy ogradzać staw. Zobaczcie, jak pięknie. I jeszcze tutaj tylko musimy od tamtej strony, żeby w to czarne tutaj nie weszło. Uj, by mi spadł telefon znowu. Żeby w to nie weszły. Wstaw także mega, mega, mega. Mega, fajnie. Także bierzemy Tośkę i zaraz puszczamy koniki. Okej, okay, idzie Dakusia. Koń numer jeden. To jest tak, niby im się spodoba na łące. Jednocześnie mi się nie spodoba, bo jest tyle much. Tyle tego wszystkiego, że to jest masakra. Masakra, masakra. Dakusia, ona trochę urosła, mi się wydaje. Właśnie kiedyś ją tak... No. 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 To potrzymam Dakusię. Potrzymam ją. No dobra, to wiecie co, tu ja trzymam Dakusię, a Łukasz idzie po gwiazdy. Aha, już się zaczyna. Pełno much już. Co Dakusia? A Dakuta nie, tylko się patrzy, co tam jest. O co to chodzi? Łukasz co? Już idzie. Już tam widzę, wyciąga gwiazdę. Tu już czekamy, o je, w końcu, ale widzicie te gzy? Już latają, już się zaczyna. Masakra. U was też tyle tego? Dobra, idzie gwiazda, ale ta mi się tu już zaczyna rzucać. Jak on to zapiął? Puścić! Puścić ją? No dobra, puścić ją? Czekaj, no to ja... No dobra, jak pójdę, to ona już może pójdzie. Dobra, idziesz za gwiazdą, idź. Idź za gwiazdką, idź. O. Dziś chodź tu. O, jakie szczęśliwe koniki. No zostaw kantar. No. Na pierwszy raz niech w razie co mają kantary. Tak. O. Ona teraz tylko patrzy, jak stąd uciec. No chyba, że już dorosła, bo kiedyś to było tak, że ona tylko weszła i już zwiewała. No dobra, to ja biorę, przyparkowuję jagodę. No mówiłam, zobacz, gdzie one lecą. Jest, patrzcie, mają dużą łąkę. Dużą łąkę, tam mogą sobie iść. To musi najbardziej przy krzakach, przy wodzie, przy samym brzegu, co? No nie byłoby pasuchem, by tam... No tak. To są agentki. Dobra, ja ogólnie tu pilnuję, bo tu jagoda śpi. W cieniu sobie. Niech one
sobie siedzę, a Łukasz teraz idzie po, nie wiem, po Elcie chyba? Chyba po Elcie, albo po Kenti, zobaczymy. Idzie Łukasz i Konios Gigantos. Dobra, zamyka. Co? No jest. No jest trochę duża. Z nią jak się idzie, to się wydaje, jakby się z takim czołgiem szło, co? O, ta kota już zaraz będzie zadyma, zobaczcie. Dysio? Jezu, na serio, jak ona jest big. Dwulatek malutki. Idź, Elcia. Jakie kolorowe. O. Ale kopnęła ją. Oho, ta kota już swoje cyrki wytwarza. Tak, no. 300. Weź godzinę i się zmieni. Weź się. No, Kenti może zejść rybakami iść nawet. No, nie wiem. W sensie chodzi o to, że z tą dalą, bo ona było przecież razem, wychodziły. Ej, mogę je tam ponagrywać i... Mustangi. Well, cheeks. O, jak jest szczęśliwe. Obyśmy my zaraz nie byli szczęśliwi, żebyśmy je łapali. Nie tam. Nie tam, konie. Nie tam. Tam są łąki. Tam jest ogrodzenie. Nie wolno. Nie wiem. Oby nie. Licha, Dysio! Uhu. Co? No. O ja. O shites. Dysio, Micha! Dakuś. Aha, zamiast jeść to się biegają. No nieźle, spoko. Typowe konie. Typowe konie. Tam je kusi. Mhm. Tam je kusi. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Te to są osły. Czemu one muszą jak najbliżej pastuchów biegać, co? Łukasz! No i co? I wlazły do siebie. To są, patrzcie, logika koni, co? To jest logika koni właśnie. Takie tam chcą być na łące. Mhm, widać. No dobra, teraz idzie Dala z Dambi. Dala, starszy koń. To zawsze musi być starszy koń, żeby pokazać im, że na wybiegu można jeść, a nie tylko zwiewać. No ale nie... No. Muszę się nauczyć, gdzie tu jest wyjście. Dambi, Sean? Elcia i Dambi to w ogóle są psiapsi, nie? Dobrze, że my je złączyliśmy razem, bo to normalnie to są psiapsiły. No patrzcie, tamte nie idą, nie? Są na piachu, na placu. To są właśnie konie. No. Dala z dwoma źrebakami.
Ej, ale ta Delusia to serio, no za nią łazi. Ej, tylko wiesz, Delusia tak naprawdę nie miała matki. Well miała w nią wywalone. No, ona jest normalna. Plamy idzie na trawę, nie? No syje po prostu. A ty zobacz, patrz, cię Delusia. Jak ona biega ładnie. Ona ma taki ruch piękny. Zobaczcie, śliczna dziewczynka. No to ciekawe, czy przyjdą. One są na, patrz, one sobie na piachu są, rozumiesz to? Jakie one są głupie. Dosłownie są głupie. No. No dobra, niech sobie jedzie. I zobaczcie, jak sobie wcinają ładnie trawusie. O, Dambi i psia psiła. Nie? Co dalej? O Boże, patrzcie dalej, jaka jest już w bąblach cała. Hej, Delusia. Cześć, ślicznotko. Delusia w ogóle jeszcze nie wyliniała. No i patrzcie sobie, szamają pięknie. Nie, Dambi? Dobi, dobi. Ojejku, jak jest łatka. Jaka jest łatka. Ale będzie ładna. No i o. Nawet już rybaki potrafią jeść. Trawę, nie do zute. Ale jesteś śliczna. Ładna będzie dziewczyna, co? Bardzo ładna. Dalusia, jelonek fajny, ciemny. Nie, Dambiczku? Nie, Dambiczku? Tak. Dambiczka jesteś kochana, nie? A tu mamy stawek. Patrzcie, jak to ładnie wygląda tutaj. Tylko jeszcze trzeba tu zabrać górę piachu. Ale o, coraz ładniej. A tam Łukasz. Dobra, Łukasz idzie po resztę. W sensie po Dakotę. Przyprowadzi je tutaj. Dobra, Łukasz prowadzi Dakusię. Gwiazda to będzie się tarzać. I zobaczycie, gwiazda na bank teraz wystrzeli. Za Dakotą. Bo to są teraz psiapsi. Nie idzie. Idzie, ale powoli. A Elcia gdzie? Elcia zaraz wystrzeli. Na bank Elcia wystrzeli. Dakota już tutaj. Może Dakusia gdzieś urosła. Idzie, mówiłam. Idzie Mustang. Raczej biegnie. Stop, stop, stop. Boż. Zahamowała. Cudem. Cudem zahamowała. Boże święty. Jaki to smok. Kurczę, coś mi się tu włączyło, ale... Okej. Okay. Zalaje na łódź. No, patrz, Dakota. Powiedz, gdzie jest mamusia, ktoś dorosły. No, patrzcie. One to się bały tam. Dosłownie, Dala i cztery źrebaczki, można powiedzieć. Bo Dakota jeszcze ma umysł źrebaczka. Dala i cztery darmozjady. Dosłownie. Patrz, jak one tam biegają. O nie. Ej, ale przynajmniej się będą przy Dali trzymały. No tak. Tam no. Dala szefuje. Tak. To już nie będzie tak, że mogą sobie łazić gdzie chcą. Uważ, gwiazda tu została. Ale tak to wiesz, gwiazda się trzymała przy tych głupkach dwóch małych. I patrzcie, i teraz już jedzą. Także pamiętajcie, zawsze w stadzie musi być dorosła klacz. Albo dorosły koń. Ej, dobra, to co, mogę iść tam? O, dziura. No i patrzcie. I mamy połączone statko. I co, teraz już jecie? Teraz już jecie, tak? Aha. Ale widzisz, jednak się da jeść. Dala, ty to jednak jesteś, wiesz co, o, najlepsze. No. Dala je, to wszystkie jedzą. Dala pójdzie tam, to wszystkie pójdą za nią. Aha. Biegają, psiapsi. Znowu się psiapsi zrobiłyście, ej! No nie gadaj. Nie gadaj. Ależ ty masz ruch łopatkami, Elcia. A gdzie idziecie? Chodź tu. Chodź tu. Piękne dziewczyny. Piękne statko. Boże, jak mi się one podobają. Elcia w ogóle jak dorosły koń już wygląda, co? Dosłownie. Ona już jest taka duża. A Dambiczek jest taka ładna.
Wszystkie są takie ładne. I Dakusia. Piękne koniki, piękne. Boże, jak tu jest pięknie, co? W lato to dopiero widać, jak tu jest ładnie. A tam, zobaczcie, gwiazda cały czas tam stoi. Cześć, Delusia. Cześć. Dambiczek, gdzie ty biegniesz? Do matki. Tam, Delusia. Ciebie non-stop można czyścić, ty non-stop liniejesz. Non-stop. A gdzie ty tam siedzisz? Po co tam? Po co tam? W tych drewnach? Ej, ty, Mustang. Ty. Mustango. Dawaj. O, idzie gwiazdorek, patrzcie. Leci do nich. Tato łopatami zarzuca też. Piękne statko, Boże. Jakie szczęśliwe. O ja. Uciekam. Dala tylko takie, Boże, ale wy jesteście głupie. Dosłownie, Dala ma takie, takiego laga. No nie? No nie? Ej, tam. Tam. Jakie słonie. Delusia! Aha. Te już poszły znowu gdzieś. Znowu gdzieś polazły. Dala to ma to w dupie. Nie, Dala! On tak, ja niech sobie biegają. Aha. W końcu się mogą wybiegać. Ojej, jakie one są szczęśliwe, Boże! Ale przynajmniej trzymają się przy Dali. Nie, Delusia? Super, bardzo fajnie, cieszy mnie to. Idźcie. W ogóle powiedzcie, który wam się koń z naszych wszystkich, tych 17 naszych konisiów, który wam się najbardziej podoba? Bo wiem, że każdy ma innego, bo dużo osób jak do nas przyjeżdża, to każdy ma swojego innego ulubionego. No dobra, co? Niech one się po prostu jedzą. Z pół godzinki niech sobie pojedzą i tyle. Będziemy je brali z powrotem. No. Także niech jedzą, a niech Dala je pilnuje. O, patrzcie, puściliśmy też Kendusię. Także Kendusia też jest. Cześć, Eliś! Cześć, Elcik. Cześć, piękna. Jak pięknie wyglądają. No tak. Cudownie. No to co? Trochę się ogarnęły, sobie jedzą. Także na dzisiaj to by było tyle. I pamiętajcie, że jak coś mam, może robimy ogólnie redukcję stada. Także część koni jest na sprzedaż, więc zachęcam do przyjazdu, obejrzenia. Coś może komuś się na żywo spodoba i tam piszcie. Śmiało dzwońcie, przyjeżdżajcie i do następnego odcinka. Komentujcie, lajkujcie i papatki. Pa.